Przed nami wybory samorządowe. Wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogą oddać swój głos. Kampania wyborcza trwa już od jakiegoś czasu. Mówi się, że nowa kampania zaczyna się tuż po wyborach. W zasadzie prawda, wybory gonią wybory. Jeszcze pamiętamy o jednych, a już zbliżają się następne. Prawie wszystkie płoty i opłotki oblepione są roześmianymi licami szczęśliwców, którzy trafili na listy wyborcze swoich komitetów. A my tak dla przypomnienia kilka uwag i informacji. Kto może głosować, gdzie głosujemy i w jaki sposób. Informacji udzieli nam pani Monika Michalska, dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Kwadrans z życia Tomaszowa, Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Witamy w programie. Rozmawiamy dzisiaj z panią Moniką Michalską, dyrektorem Wydziału Obsługi Prawnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Witamy panią. Dzień dobry państwu. Pani Moniko, szybko te lata lecą, prawda? Nie tak dawno o wyborach rozmawialiśmy i znów spotykamy się przy wyborach samorządowych tym razem. Proszę nam powiedzieć, kto jest uprawniony do głosowania? W tych wyborach, które odbędą się 7 kwietnia, czyli po świętach, uprawnieni do głosowania są obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, czyli w dniu głosowania skończyli 18 lat, już mogą głosować. Ujęci w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców. Głosować mogą także wyborcy Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, przy czym ci wyborcy uprawnieni są do głosowania tylko w wyborach do Rady Miejskiej i w wyborach na prezydenta miasta. To jest ten krąg osób, które będą mogły zagłosować w wyborach samorządowych. Lokale wyborcze. Zapewne wyborcy znają swoje lokale wyborcze, ale czy coś się zmieniło w tym roku? Na terenie miasta nadal mamy 23 obwody do głosowania. Lokalizacja jednego obwodu numer 21 uległa zmianie, ale ta zmiana jest niewielka, ponieważ dotychczas ten lokal mieścił się w Kręgielni na ulicy Strzeleckiej, natomiast aktualnie został przeniesiony do Areny Lodowej i tam wyborcy winni udać się ze swojego obwodu do głosowania. No to czas otwarcia i zamknięcia lokalu wyborczego? Tak jak dotychczas, od 7 do godziny 21 wyborca może oddać głos wybranym w swoim lokalu wyborczym. Co trzeba zabrać ze sobą? No na pewno dokument tożsamości, dowód osobisty, ale może to być też prawo jazdy, legitymacja studencka. Najważniejsze, żeby to był dokument ze zdjęciem, tak aby obwodowa komisja nie miała wątpliwości, ustalając tożsamość wyborcy, któremu będzie wydawała kartę do głosowania. To tak, może przeprowadźmy tego nowego wyborcę od początku do końca. Wchodzimy do lokalu wyborczego, mówimy dzień dobry i co się dzieje dalej, co otrzymujemy? Obwodowa komisja, tak jak powiedziałyśmy tutaj w pierwszej kolejności, musi sprawdzić tożsamość. Sprawdza tożsamość wyborcy i sprawdza, czy wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Jeżeli wyborca jest ujęty w spisie wyborców, wydaje 4 karty do głosowania, ponieważ w tych wyborach będziemy mieć karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu, do Sejmiku Województwa i kartę w wyborach na prezydenta miasta. Wyborca kwituje odbiór kart własnoręcznym podpisem w spisie wyborców. Udaje się za kotarę do oddania głosów, następnie wrzuca kartę, więc taka jest kolejność, ta procedura oddawania głosu przez wyborcę. Pozostali nam seniorzy, osoby niepełnosprawne. Jak można im pomóc? Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to na pewno duża część lokali w mieście dostosowana jest dla wyborców niepełnosprawnych, a więc są podjazdy, jeżeli chodzi o osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. I też taka informacja dla wyborców, jeżeli w danym lokalu
do którego jesteśmy przypisani, takich możliwości nie ma, to wyborca do 4 kwietnia, do czwartku, może przypisać się do wybranego przez siebie innego lokalu, który dostosowany jest dla wyborcy niepełnosprawnego, chociażby poprzez to, że na przykład nie ma utrudnień w postaci schodów i może podjechać wózkiem inwalidzkim, tak? Czy też osoba w przypadku osoby starszej może na przykład wejść, bo lokal jest usytuowany na parterze. Pani Moniko, jak jest zabezpieczony każdy lokal? Chodzi mi o wiarygodność tego lokalu. I oczywiście myślę, wiarygodność wyborów, tak? Które uczestniczą, te organy, które uczestniczą w wyborach, więc tak na pewno tym podstawowym organem jest obwodowa komisja wyborcza. Członkowie obwodowej komisji to są osoby zgłaszane przez poszczególne komitety wyborcze. Poza tym podczas wyborów w lokalu przebywać może mąż zaufania, to również osoba oddelegowana przez komitety wyborcze, która czuwa nad prawidłowością prowadzonej procedury wyborczej. Poza tym obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi, a więc tutaj, jeżeli pani pyta o te zabezpieczenia takie, kto w ogóle przeprowadza i jak to wygląda, to właśnie tak. Natomiast Po głosowaniu, kiedy obwodowe komisje sporządzają już protokoły do głosowania, te protokoły przekazywane są do terytorialnych komisji wyborczej, a więc do miejskiej komisji wyborczej w mieście, do powiatowej komisji i do wojewódzkiej komisji. I te organy ustalają już wyniki głosowania w poszczególnych radach. Czy mniej więcej przewidywany jest termin, kiedy będą podane do wiadomości wyniki głosowania? No, wyniki głosowania na pewno po przekazaniu protokołów ze wszystkich obwodowych komisji wyborczej. W przypadku miasta z 29, bo jeszcze mamy obwody odrębne w lokalach, w DPS-ach, więc jeżeli te wszystkie komisje uporają się ze zliczeniem głosów i przywiozą, to wtedy miejska komisja będzie mogła sporządzić z kolei swój protokół, który będzie zawierał informacje o wynikach. Na pewno w powiecie to będą z kolei wszystkie komisje z całego powiatu, może to potrwać troszkę dłużej. Myślimy, że poniedziałek, najpóźniej wtorek, te komisje powinny się uporać z tym, żeby obliczyć wszystkie głosy. To co jeszcze ważnego, o czym nie powiedziałyśmy? Na taką jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Mianowicie w tych wyborach nie mamy zaświadczeń. Niektórzy o to pytają, czy wyjeżdżając w góry, nad morze, mogłabym tam zagłosować. No nie, ponieważ są to wybory lokalne, samorządowe i jako, że jesteśmy ujęci w spisach wyborców na terenie danej gminy, w danym obwodzie, to tylko tutaj możemy zagłosować, a więc w tych wyborach wszystkie urzędy, Urząd Miasta nie wydaje zaświadczeń po to, żeby móc oddać sobie głos w innym mieście na przykład. Pani Moniko, doprecyzujmy może jeszcze osoby niepełnosprawne. Tak, ważny komunikat, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, które nie mogą same udać się do lokalu. Będzie zapewniony samochód dostosowany dla osób niepełnosprawnych, na przykład na wózku, i w godzinach głosowania, czyli 7 kwietnia od godziny 7 do 21 pod numerem telefonu 44 724 25 82 można zadzwonić do Urzędu Miasta, zgłosić takie zapotrzebowanie i taki samochód będzie udostępniony, żeby dowieźć wyborcę do lokalu. Pani Moniko, gdzie można sprawdzić nasz lokal wyborczy, w którym miejscu głosujemy? Wyborca może sprawdzić to na obwieszczeniach. W mieście na słupach ogłoszeniowych są obwieszczenia w sprawie podziału miasta na obwody głosowania, czyli gdzie faktycznie nasza ulica się znajduje, w którym obwodzie, ale również na stronie BIP Tomaszów Mazowiecki Urzędu Miasta również jest przygotowana specjalna zakładka na stronie PKW i tam jest wyszukiwarka obwodów. Jeżeli wpiszemy sobie tam ulicę,
to uzyskamy informację, w którym obwodzie możemy pójść i zagłosować. To takie jeszcze jedno pytanie, chyba, które pytamy przy każdych wyborach. Czy w czasie wrzucania do urny swojej karty głosowania możemy robić zdjęcia? Oczywiście możemy robić zdjęcia. Należy poinformować, zapytać przewodniczącego, to on czuwa nad porządkiem. Na pewno należy zwrócić uwagę, żeby jakby nie naruszać prawa do, powiedzmy, do wizerunku, do tych danych innych osób. Więc jeżeli tylko ktoś chce sobie zrobić zdjęcie, czy zrobić zdjęcie komuś ze swojej rodziny, znajomych i ta osoba wyraża na to zgodę, jak najbardziej jest to dopuszczalne. Takie pytanie może kontrowersyjne troszkę. W jakich przypadkach osoba nie zostanie dopuszczona do głosowania? Może zdarzyć się taka sytuacja. Wyborca, który na przykład nie jest ujęty w spisie wyborców, okazuje się, że przychodzi, nie ma go, komisja powiedzmy nie będzie chciała wydać karty, ale uprzednio komisja powinna wykonać telefon do Urzędu Miasta, ustalić z jakich przyczyn na przykład dana osoba nie znajduje się w spisie. Jeżeli to jest omyłka, że nie została ujęta, to komisja dopisuje taką osobę. Taka osoba jak najbardziej ma możliwość, żeby zagłosować. Jeżeli to jest wynik, powiedzmy, omyłki, tak? No to takie mogą być sytuacje, tak? To już tak całkiem na koniec. Pani Moniko, dlaczego powinniśmy głosować? Jest to nasz obowiązek, jest to uprawnienie. No myślę, że warto oddać głos na swojego kandydata. Pani Moniko, dziękujemy za przekazanie informacji. A szanowni Państwo, 7 kwietnia bieżącego roku spotkajmy się przy urnach wyborczych. To jest nasz obywatelski obowiązek. Wybieramy radnych miejskich, gminnych, powiatowych. Wybieramy radnych do sejmiku wojewódzkiego. I oczywiście prezydenta miasta. Zachęcamy, przyjdźcie na wybory.